Moi drodzy, dzisiaj będziemy patrzeć trochę na to, jak mają nas postrzegać ludzie, ale także w kontekście oblubieńca Pana Młodego, który jest z nami. Przyjrzymy się także, no właśnie Stągwiom, porównując je do czegoś, co może będzie bardziej nam bliskie, mam nadzieję. I na koniec odpowiemy sobie króciutko na pytanie, kiedy kapłan nie może dać rozgrzeszenia. Ale najpierw idziemy do Jezusa. Panie Jezu, przychodzimy do Ciebie dzisiaj, w ten dzień, który wielu spośród nas ofiarowuje najróżniejsze, najróżniejsze sprawy Tobie, ale także wyrzeczenia różnego rodzaju, jako ten moment, w którym zabrano Pana młodego. Przychodzimy do Ciebie w ten piątek, aby najpierw pokłonić się Tobie, Bogu, który jest w najświętszym sakramencie i któremu nie przeszkadza. Ani odległość, bo przecież podtrzymuje w nas w istnieniu i w nim poruszamy się i jesteśmy, ani ten szklany ekran, przez który na Ciebie Boże patrzymy, bo przecież działasz ponad czasem, a jednocześnie w czasie, przez wszystko i we wszystkich. Więc zawierzając Tobie, jako jedynemu Zbawicielowi i Panu, prosząc o Ducha Świętego, słuchamy słów katechizmu, punktu 439 Wielu Żydów, a nawet niektórzy poganie podzielający ich nadzieję, rozpoznali w Jezusie podstawowe cechy mesjańskiego syna Dawida, obiecanego przez Boga Izraelowi. Jezus przyjął tytuł mesjasza, do którego miał prawo, ale nie bez pewnej rezerwy, ponieważ ten tytuł był rozumiany przez pewną grupę jemu współczesnych w sposób zbyt ludzki, a przede wszystkim w sposób polityczny. Mamy mowę o tym wiana 19-19-22 Łukasza 23-39-43. Panie, pozwól nam widzieć Ciebie jako tego, który całkowicie odmienia historię świata, dając nadzieję każdemu człowiekowi bez wyjątku na zbawienie. Posłuchajmy słowa. Oni zaś powiedzieli do Niego, uczniowie Jana poszczą często i błagania czynią podobnie i ci Faryzeuszów, zaś Twoi jedzą i piją, zaś Jezus powiedział do nich, czy możecie synów weselnej komnaty w tym czasie, co Pan młody jest z nimi, uczynić poszczącymi, przyjdą zaś dni i kiedy... Odebrany od nich zostanie pan młody, wtedy będą pościli w owe dni. Mówił zaś i przykład do nich, że nikt łaty z płaszcza nowego rozdarwszy nie nakłada na płaszcz stary, lecz jeśli nie i nowy rozedrze i ze starym nie harmonizuje łata i z nowego nikt nie leje wina młodego w bukłaki stare. Jeśli zaś nie rozerwie wino, bu, wino młode bukłaki i samo wyleje się i bukłaki będą stracone. Ale wino młode, w bukłaki nowe należy lać. I nikt wypiwszy stare nie chce młodego mówi, bowiem stare przyjemne jest. Witajcie kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wielokrotnie mówiliście o tym, że to. Bardzo zadziwia to tłumaczenie Biblii interlinearnej i rzuca bardzo często inną perspektywę na te same teksty, które czytamy właśnie w liturgii, kiedy jesteśmy na Mszy Świętej, czy to w ciągu tygodnia, czy w niedzielę. Mi bardzo odpowiada pismo interlinearne w tej wersji prymasowskiej, które kolejny rok czytamy. Właśnie w kontekście Ewangelii, ponieważ ono poszerza troszeczkę horyzonty, ono troszeczkę zwraca uwagę na inne słowa. Przyznam się przed Wami, że czasem biorę też jakiś fragment z Pisma Świętego w języku greckim, patrzę, jak można ten fragment przetłumaczyć na język polski, i różne tłumaczenia mogą być tego samego Pisma Świętego, ponieważ no, słowo jedno zawiera czasem nawet do sześciu czy nawet do dziesięciu znaczeń, więc. Od tłumaczy zależy na ile dane słowo zostanie przetłumaczone oryginalnie, i dlatego tłumacze, profesorowie spierają się, jak to powinno być przetłumaczone, żeby wybrać wersję jak najlepszą. Na marginesie tylko polecę Wam dzisiaj w filmiku człowieka, który uważam, że genialnie to robi, jako człowiek wyjaśniający Pismo Święte. Będzie to niespodzianka, kiedy odkryjecie imię, i nazwisko tego człowieka, w opisie oczywiście go podepnę. Ale co my dzisiaj mamy? Po pierwsze, kiedy bierzemy, kiedy bierzemy czytanie z początku naszej liturgii słowa, wziąłem z telefonu też w kontekście otwarcia właśnie tych fragmentów z dnia, to widzimy świętego Pawła, który. Pokazuje piękną rzeczywistość, jak widzą ludzie. Jednocześnie, niektórzy mówią, jak Święty Paweł chciałby, aby ludzie widzieli chrześcijan, niech uważają nas za sługi Chrystusa, za szafarzy tajemnic Bożych. To jest bardzo mocne odniesienie, bardzo głębokie wprowadzenie w to rozumienie tego, w jaki sposób być ma człowiek, który żyje w określonym miejscu, w określonym czasie, znakiem tych Bożych obietnic, Bożych nakazów, Bożej perspektywy, być szafarzem tajemnic Bożych. I oczywiście ten szafarz, który ma być szafarzem tajemnic Bożych, ma być wierny Chrystusowi, jak czytamy dalej u świętego Pawła. I on odnosi się do swojego sumienia, które, chociaż mu nic nie wyrzuca, to jeszcze go nie usprawiedliwiał, ponieważ pan jest jego sędzią. Ja powiem tylko tyle: przeraża mnie to, jak wiele osób przypisuje różnego rodzaju intencje komuś, kto czegoś nie zrobił. W kontekście tego fragmentu to mówię. Czyli. Nie wiem, ktoś zachował się tak, lub tak. Miał na pewno intencję, żeby coś rozwalić, żeby coś zniszczyć, żeby. Moi drodzy, to nie jest droga uczniów Chrystusa, przypisywanie komuś intencji. Ileś razy przejechałem się na tym, słuchałem, jak ktoś kogoś oceniał. No i merytorycznie w tej ocenie było wydawało się prawdziwie pokazane to, że to on z tego powodu zrobił tak, albo inaczej. Jak się okazało, intencje tego człowieka po pierwsze były zupełnie inne. Po drugie no nie mogło być to w taki sposób w związku z tymi intencjami jakie ktoś wobec niego przypisywał. Bardzo podoba mi się odpowiedź księdza ojca Adama Szustaka panu Dawidowi Mysiorowi. Kapitalnie tam jest pokazane. Podepnę też ten filmik jeśli będziecie chcieli jak ojciec Szustak pokazuje, że to, co robi pan Mysior, jest po prostu obrzydliwe w kontekście wycinania fragmentów, sklejania ich i przypisywania intencji. Myślę, że tego się musimy uczyć. To nie chodzi o to, jakiekolwiek, jakiekolwiek dotykanie nie wiem, pana Mysiora, bo akurat stał się on przykładem, bo jest osobą publiczną, jest to w internecie. Natomiast tu chodzi o wszystkich. Przypisywanie intencji, komuś, że coś ktoś myślał, no jest odwrotnością do tego, co jest Boże. No tak sobie powiedzmy, żeby tego jakby dalej nie, nie wałkować. Dalej psalm mówi, miej w Panu, czyń to, co dobro, będziesz mieszkał na ziemi, żył bezpiecznie, raduj się w Panu, spełni pragnienie swojego serca, powiesz Panu swoją drogę, zaufaj Mu, a On sam będzie działał. Jest bardzo dużo takich wskazań, które kiedyś nazywaliśmy odwrotnością do tego, co Mamy w tej tradycji greckiej. U nas staramy się zrozumieć, aby lepiej wierzyć. No, naturalną rzeczą jest to, że kiedy coś, czegoś nie rozumiemy, to zadajemy pytania, i, i, i wobec tych pytań, no to w jakiś sposób szukamy odpowiedzi. W tradycji tej semickiej było to zasadniczo inaczej, odwrotnie. Maryja się trochę tutaj wybija, bo zadaje pytania, i na te pytania Bóg jej odpowiada przez Anioła, ale generalnie to, to, jest, to jest dokładnie to, od, odwrotność. Byśmy, normalnie my byśmy powiedzieli, przypomnę tylko, że gdy On spełni pragnienia Twego serca, to Ty rozradujesz się w Panu, a tu jest inaczej. Raduj się najpierw, a On spełni pragnienia Twojego serca. Miej ufność. A będziesz mieszkał na Ziemi i żył bezpiecznie. My byśmy powiedzieli: Gdy będziesz mieszkał i żył bezpiecznie na Ziemi, no będziesz mieć ufność w Panu i czynić, będziesz czynił to, co dobre. Powiesz Panu swoją drogę, a, a on sam będzie działał. Abyśmy, my, byśmy, my byśmy powiedzieli: Najpierw zadziałaj, a wtedy ja ci powierzę swoją drogę. To nie oznacza wcale, że nie możemy prosić Pana Boga o światło. To wcale nie jest wystawianie Pana Boga na próbę, jeżeli chcemy w jakikolwiek sposób wypełnić Jego wolę i zrobić wszystko, co wobec niego powinniśmy zrobić. Także w kolejnych zwrotkach mamy bardzo konkretne podpowiedzi, natomiast nie, nie wszystkie tutaj w tym momencie będziemy komentować. I przechodzimy do Ewangelii. Jezus rozmawia z faryzeuszami, dlatego że oni przychodzą i znowu mają problem. To trochę tak jak w tę niedzielę nie? przeszli prawie 200 kilometrów, No i pierwszą rzeczą, którą zauważyli, to że twoi uczniowie wiedzą nieczystymi rękami. Nie? Przyszli to z Jerozolimy po to do Kafardam, żeby pewnie go 200 kilometrów, Może troszeczkę, troszeczkę, chociaż myślę sobie, dawno tam nie byłem, tak? jak podróżowałem w tamtych miejscach, kiedy miałem posługę, to będzie pewnie około 200 kilometrów. Przepraszam, że nie sprawdziłem tej informacji przed tym filmikiem. No i pierwsze, co mieli do powiedzenia o brudnych rękach, o nieumytych kubkach. Nie? No dzisiaj, dzisiaj w Ewangelii czytamy, że, 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 że znowu zarzut. Nie? Ciekawa rzecz, że ci faryzeusze charakteryzują się tym, że widzą ciągle dziurę w całym. Ciągle po prostu czegoś się czepiają. Ja nie mówię tutaj o o tym, żeby nie trzymać się tego, co ważne. Ale to już było określone przez świętych i błogosławionych, kiedy o coś warto kruszyć kopię, akt, kiedy trzeba po prostu odpuścić, kiedy rzeczywiście coś domaga się stawania naprzeciw i argumentowania, a kiedy zwyczajnie jest to już chorobliwe, już jest to naprawdę wprowadzające ludzi w jakieś dziwne dziwne miejsca, w których oni nieustannie tropią zło, w których oni nieustannie zamiast skupić się na głuszeniu Jezusa i szukaniu sposobu, jak tego Pana Jezusa zanieść innym, ciągle mają coś przeciw komuś. Dlatego Pan jest tutaj dalej mówi i pokazuje tę różnicę, kiedy Pan młody jest, to czy można pościć? Można pościć, ale tego się nie robi, kiedy Pan młody, kiedy się ma Pana młodego. I ta różnica z winem wlewanym, młodym winem, na przykład wlewanym do starych bukłaków, to tak jakbyśmy chcieli na przykład na spotkaniu, wyobraźcie sobie, jest spotkanie Żywego Różańca w, w Skrzatuszu. Przyjechało tam wiele kół Żywego Różańca z całej decyzji koszyńsko-kołoprzeskiej. Wiadomo, że większość tych osób to są osoby 50. Plus. No, i, i, i chcielibyśmy się z nimi modlić przez, e, e, przez taniec worship style. To jest, to jest dokładnie takie porównanie. To jest, prawdopodobnie większość wyszłaby z tego wielkiego namiotu, e, który przed laty kupił ksiądz biskup Edward Dajczak. i powiedziałaby, chyba jakaś pomyłka. To my tutaj przyjechaliśmy różaniec odmawiać, a nie żeby skakać, wygłupiać się. Jeszcze by niektórzy powiedzieli, jak tak można młode wino wlewa się do nowych bukłaków. Stare wino wlewa się do starych bukłaków. Jeśli to pomieszamy, to będziemy po prostu widzieli, jak bukłaki są rozsadzane. Pan jest też mówi, jeśli ktoś ma uszy niechaj słucha, że jak ktoś spróbuje, jak smaczne jest stare wino, to może być obawa, że nie chce młodego. No dobra. I... I jeszcze jedna rzecz, jako dzisiejsze rozważanie, to bardzo prosta odpowiedź, która już była na kanale SMS z nieba i do której tylko wrócę. Kiedy kapłan nie może dać rozgrzeszenia, odpowiedź jest bardzo prosta, jeśli ktoś nie przestrzega któregoś z pięciu warunków dobrej spowiedzi. Jeśli ktoś przestrzega pięć warunków dobrej spowiedzi, każdy kapłan musi dać rozgrzeszenie, ponieważ sakrament pokuty nie jest jego własnością. Myślę, że to krótko na to pytanie odpowiedziałem. Niech was błogosławi Bóg, przechmogąc. Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Subskrybujemy, kto jeszcze tego nie zrobił. Lajkujemy. No, zobaczcie znowu, co umieściłem w opisie w filmiku. I jak Bóg da do jutra.